Witajcie, kochani, witajcie do czytania na kolejny tydzień od 2 do 8, 9 maja 2021. Dodaję ten 9, ponieważ to Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych, a więc zobaczmy, co nam mamom, czy naszym mamom się tutaj szykuje. Czy jesteś mamą? Wszystkiego najlepszego w Dniu Matki. Potraktujmy siebie dobrze, moje kochane. Ok. Bardzo ciekawy tydzień, ponieważ energia się znowu zmienia. A mianowicie mamy Merkury i Wenus. Merkury, planeta komunikacji, myślenia, kontaktów, jak mówimy, jak rozmawiamy, jak myślimy, jak dochodzimy do wniosków, przechodzi do znaku bliźniąt. I później także Wenus, planeta miłości, przyjemności, rzeczy materialnych, także jak zarabiamy pieniądze, przechodzi też do znaku bliźniąt. A więc ze znaku byka do znaku bliźniąt. Bliźnięta są jak te motyle. To jest lekka energia, przyjemna energia. Więc ja tu widzę dużo flirtowania. Nawet jest taki jeden dzień w tygodniu, kiedy można spotkać swoją miłość, no, która będzie na dłuższą metę, jeśli nie do końca życia, kochani. A więc to już będzie w czytaniu do zakupienia na mojej stronie, link pod spodem, na Vimeo On Demand i na Patronie 1111, gdzie takie czytania są co tydzień, więc zapraszam. Więc energia się będzie zmieniać. Możemy oczekiwać niespodzianek, być zaskoczonymi. Więc ja poprosiłam anioły, patrzcie, w tle mamy taki piękny pistacjowy kolor. Jest to kolor dla mnie optymistyczny, kolor, gdzie chcemy wlać nową energię do naszych umysłów i serca. A więc co się pokazało? Tu wypadły trzy naraz. Czas w samotności, a więc z daleka od tłumu, środowiska, tylko poświęcić sobie czas na to, by odczuć to, co jest w tobie samej, w tobie samym. Co ci intuicja podpowiada, co ci sny podpowiadają, co, jeżeli masz problem albo potrzebujesz dokonać wyboru, podjąć decyzję, nad wodę, do parku, na spacerek na łonie natury, będzie o wiele łatwiej usłyszeć głos serca i duszy, jak to ja mówię. Niektórzy albo są na wakacjach, albo myślą, planują wakacje, albo wyjeżdżają na wakacje, albo jak te motyle już nie mogą doczekać się, żeby być wolnymi, szczęśliwymi, cieszyć się życiem. No niektórym zapowiada się wyjazd. Może jesteście na wyjeździe, może będziecie gdzieś lecieć, jechać, płynąć, to już zupełnie inna sprawa. Ale także jeśli jesteście we dwoje, dobrze się też odłączyć, być we dwoje, nie pod wpływem innych energii, nie pod wpływem nacisku, obowiązków, zmartwień i tak dalej, tylko od tak sobie we dwoje, dzień, czy weekend, czy wakacje, naprawdę się przydadzą. Niektórzy też zechcą się spotkać i powiedzą: hej, spotkajmy się tu i tu, czy przyjadę, czy przyleć, czy gdzieś będzie chęć, żeby być razem. I patrzę, co jest dalej. Patrzę dalej, tutaj znowu chciały wyjść dwie. Jedna to diabeł, jak widzicie. Tu jest za to odpowiedzialny anioł wolności. Anioł wolności przemawia i mówi: ok, od kogo czy od czego jesteś uzależniona, uzależniony? Co cię trzyma jak na łańcuchu? Widzicie ten łańcuch? Zakłada
komuś na szyję. No nie, kiedy jesteśmy motylami, ta energia bliźniąt to absolutnie nie wchodzi w grę zniewolenie. Czy widział ktoś motyle na łańcuchu? A więc może odczujemy teraz, co jest łańcuchem na naszej szyi, co jest dla nas niewolą. I to może być związek, ale to może być praca, kariera, biznes, to mogą być znajomi, to może być rodzina, to może być miejsce zamieszkania, to mogą być nakazy, zakazy, restrykcje, gdzie czujemy teraz naprawdę silnie, że mamy czegoś serdecznie dosyć. Okay? I chcemy się uwolnić. I ta wiadomość jest, to jest anioł wolności, niezależności, swobody. Żebyś nie wiem gdzie był, była, nie wiem co się działo, ciągle powinieneś odczuwać wolność do bycia tym, kim naprawdę jesteś. I obok tego, widzicie to ciekawe, że wypadła ta wiadomość. To jest początek. Więc może czujecie, że praca, bo z tym związane są pieniądze, praca, nowy projekt, nowe możliwości. Więc ci, którzy naprawdę już nie chcą robić tego, co robią zawodowo, mogą starać się od tego uwolnić. To może być nawet wyjazd za granicę. Ok? Przemieszczenie się, zmiany. Może nagle ktoś proponuje, czy zgodzisz się współpracować, czy zgodzisz się na tę pracę, na wyjazd, który jest z tym związany. I nagle czujemy, och, spada nam kamień z serca, bo to jest naprawdę świetna nowina. Jakiś sukces materialny jest możliwy. A więc coś nowego tu się zapowiada, tylko jednocześnie słyszę dla kogoś, może jednego, czy nie jesteś uzależniona, uzależniony od rzeczy materialnych? Uważaj, żeby to właśnie nie było to uzależnienie, że pieniądze rzecz pierwsza. No, co dla kogo znaczy obfitość, bo tutaj, jak widzicie, na dole pisze abundance, czyli obfitość, sukces. Więc co dla kogo jest sukcesem? Jeden powie, kupę pieniędzy na moim koncie, ekstra auto, super dom. A inny powie radość. Ostatnio słyszałam o Deepak Chopra, który właśnie powiedział: dla mnie prawdziwym sukcesem to jest radość, kiedy cieszę się w swoim życiu. Teraz zależy właśnie, co dla kogo oznacza tym cieszeniem się w życiu. Oczywiście, jak mówię, dla jednego dużo pieniędzy, dla drugiego dobry związek, zgoda w rodzinie. Wspaniała miłość, romans, śmiech, zabawa, taniec. Ja myślę, że my właśnie w tę stronę idziemy, kochani. Ale to postawimy tutaj, bo ja to miałam tak jako powiedziane, że okej. Dla innych będzie, tu słyszę, albo idziesz w stronę uzależnienia, więc może ktoś nawet wracać z przeszłości i ci coś proponować, co już przerabiałaś, co już wiesz, że nie będzie dla ciebie dobre, co już przeszedłeś, już wiesz lepiej, albo znowu dasz się schwycić w pułapkę pięknymi słowami, kto tam wie czym jeszcze, albo idziesz w stronę zupełnie nową, bo te asy zawsze oznaczają początki. A więc idziesz w nową stronę, bo dbasz o swój interes, o swój biznes, o swoją karierę, o swoją niezależność finansową. Czy dasz się zniewolić? I to jest właśnie ta opcja. Więc następne wiadomości były: za co jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny? No to jest ogromnie ważne, bo wiemy, że jeżeli nie jesteśmy wdzięczni, to nie przyciągamy nic do siebie.
Status quo jest to, co zawsze. Ale jeżeli myślisz i naprawdę cieszysz się czymś i mówisz dziękuję za to, jak ja jestem szczęśliwa, szczęśliwy, że to mam, że to się dzieje w moim życiu, to może być mała rzecz, to nie musi być wielka. Rzeczy stają się szybciej. Przychodzi to, co lepsze. Ciekawe, że druga, która zaraz za tą chciała wyjść, czy razem, czy osobno, jesteś zawsze w moim sercu. A więc nie wszyscy są razem. Niektórzy myślą o kimś, kto jest w innym miejscu, może za granicą, za wodą, słyszę. I oj, ktoś tęskni. Ktoś tęskni. Ktoś chce być razem. Może nawet jest mowa o przeprowadzce, mowa o zmianie. Może ktoś chce się zaręczyć, pobrać, wprowadzić się razem, być razem. Tak, tu jest tak, czuję dobrą, fajną energię i patrzcie, jakie świetne wiadomości dosłownie na sam koniec. Słońce. To jest najlepsze, co może być. A obok tego, żeby jeszcze było ciekawiej, jest miłość. No patrzcie, patrzcie. Ja tu czuję, że właśnie my idziemy w stronę miłości. My jesteśmy jak te motyle. My będziemy w tym tygodniu flirtować. I będzie, podpowiadam, jeden dzień, gdzie będzie można spotkać miłość swojego życia. Taką już na dobre. Coś poważnego. Nie tylko flirt, ale coś poważniejszego. Więc chcemy być szczęśliwi. Chcemy się komunikować, chcemy kontaktować z innymi. Chcemy nam się nawet i tańczyć w tym tygodniu, bo kiedy ta energia się zmieni na o wiele lżejszą, no z byka na motyla, bliźnięta, no to jak uważacie? Oczywiście, że energia jest zupełnie inna. I patrzcie, miłość. I ta miłość, my będziemy odczuwać, że my tego bardzo chcemy. My chcemy kochać, my chcemy być kochanymi. I mieć właściwe osoby w naszym życiu. I słońce pokazuje jak najbardziej. To wszystko jest możliwe. Cieszyć się, mieć romans, czuć się swobodnymi, to wszystko jest możliwe. W tym tygodniu. A więc kochać siebie, to znaczy być asertywnymi. Kochasz siebie, nie łapiesz się za pierwszą osobę, która się nawinie. Mówiąc tak kolokwialnie, tylko masz wymagania, masz standard, kogo przyjmujesz do swojego kręgu, nawet na znajomych, a kogo już nie. Okay? Słuchasz intuicji, która ci w pierwszych sekundach podpowie, czy to jest ktoś właściwy dla ciebie, czy nie. No i słońce, cieszyć się życiem. Kochani, cieszyć, jest wiosna, jest już coraz cieplej, już pąki na drzewach, kwiecia pełno, będzie coraz więcej i słońce zapowiada też, że rzuci światło na miłość, która jest najważniejsza. Miłość jest językiem wszechświata. Nie ma nic ważniejszego, kiedy zamkniemy oczy i odejdziemy stąd. Nie tylko, że nas nic nie będzie bolało, ale będziemy widzieć wszystko zupełnie inaczej. Wszystkim się od razu przebacza, wszystko się rozumie. No, ja to przeżyłam przez 4 dni, więc Wam gwarantuję, że tak będzie. A dlaczego nie stworzyć tego tutaj? Bezwarunkowa miłość, braterska miłość, traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem, nawet jeżeli z nim się kompletnie nie zgadzamy i myślimy, jaki to idiota, co ona wyprawia, ale mimo wszystko jesteśmy ludźmi. I życie na ziemi jest taką prawdziwą szkołą, gdzie jesteśmy uczniami. Dlaczego tak tego nie potraktować i wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, bo wiecie, ta energia w tym tygodniu naprawdę ułatwi nam, żeby z innymi chcieć się spotkać, żeby traktować siebie nawzajem lepiej. Bo wszyscy pragniemy miłości. Miłość zmienia świat na lepszy, piękniejszy, bogatszy pod każdym względem. Dlaczego po to nie wyciągnąć ręki? No bo jest to możliwe, no sami widzicie.
Od tego odcinamy się, idziemy w nową stronę, nowe możliwości, nowy świat, nowe pomysły, idee. I mogą być, słuchajcie, ja widzę tutaj chęć podróżowania, chęć bycia tu, chęć bycia tam. Nie trzymania się jednego miejsca, bo tam całe życie żyłam. No i dobrze, a teraz czas może na zmiany, bo gdzieś indziej będzie przyjemniej. Lepiej. Ale też uwaga, ta energia w tym tygodniu, kiedy wchodzimy z Merkurem i Wenusem do bliźniąt, jest także energią flirtu. Flirtu, więc w tych związkach, gdzie coś jest nie tak, albo zacząć flirtować ze sobą, albo jest możliwość, że partner, partnerka zacznie flirtować z kim innym. Nie żartuję. Naprawdę podejść do tego poważnie i robić to, co kochacie robić, co was łączy, a nie dzieli. Więcej miłości, więcej przyjemności, więcej radości. Ja czuję naprawdę super energię i nie dać się wkręcić w nieciekawe związki, w nieciekawą przeszłość, w ludzi, którzy są toksyczni, uzależnieni od czegoś, kogoś. Uważać. Uważać, kochani, bo tacy też się pojawią. Też zechcą flirtować i będzie może niektórych łatwiej na to złapać, na te słodkie słówka do uszka. Okay? Czy długie nogi i rzęsy. Więc spokojnie, fajnie, ale uważnie. Okej, kochani, to na dzisiaj, a wszystkim życzę radosnego, wspaniałego, pięknego tygodnia. Dużo miłości, dużo szczęścia i radości na co dzień. Buziaczki i pa!